Szczęść Boże, coś wam powiem. Oj, rażą dzisiaj te słowa Jezusa, że kto ma, temu będzie dodane. Już odzywa się w nas taki głos zazdrości i zawiści, że gdzie tu sprawiedliwość? Dlaczego tak się dzieje, że kto nic nie ma, nic też nie otrzymuje? Nawet traci te resztki, które posiadał. Święty Jan Chryzostom bardzo mądrze to wyjaśnia, że wcale nie chodzi o posiadanie rzeczy, ale o wewnętrzne pragnienie. Tak powiedział, bo kto ma, temu będzie dodane. Jakby powiedzieć, kto ma pragnienie i gorliwość, otrzyma wszystko, co pochodzi od Boga. Przeciwnie, kto jest pozbawiony tego pragnienia i nie robi wszystkiego, aby je osiągnąć, nie otrzyma darów Bożych. Jezus naucza w przypowieściach, żeby po pierwsze zobrazować swoją naukę, by była bardziej przystępna. Każdy, kto chce wyłapać jej sens, zrozumie to, o co mu chodzi. A kto nie wysili się, będzie myślał, że nauczanie Jezusa to tylko zwykłe opowiadanie bajek. Tak się dzieje do dziś, że wielu uważa jego naukę jako wyssaną z palca, która niczego nie wnosi do życia. Przecież z życiem trzeba się zmagać, brać je za rogi, wyznaczać cele i granice. I tak właśnie wielu myśli. Jednak jest to ich życie. Nikt na siłę do wiary nie zmusza. Poznanie, które daje nam wiara, mimo że jest niezauważalne, to jest prawdziwa wiedza, bo stawia nas w kontakcie z prawdą, a więc daje nam szczęście i radość. I o nas także Jezus powiedział: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. To nic, że nie żyliśmy w tym samym czasie co Jezus. Jednak dokonało się już Jego objawienie, więc nie widzimy tak samo jak uczniowie, ale dostrzegamy Jego obecność w innych znakach, w sakramentach, we wspólnocie, w Kościele. Przecież w tym roku mamy hasło Wierzę w Kościół Chrystusowy, czyli wypełniony Synem Bożym, na Nim zbudowany i Jego głoszący. Przypowieści według papieża Franciszka mają stymulować decyzję nawrócenia słuchających. One wymagają wysiłku, interpretacji, odwołują się do inteligencji, ale także do wolności, powiedział papież. I słuchając przypowieści, nawet jeśli ich do końca nie rozumiemy, to i tak otrzymujemy słowo, które wystarcza nam do zbawienia. Tylko zatwardziałość serca nie pozwala na nasz wzrost. Tak jakby wokół naszego serca stworzyła się skorupa, która nie pozwala na przepływ krwi, a przez to nie rośniemy, gdy nie ma wzrostu. Tracimy nadzieję, jak przy długiej chorobie, kiedy nie widać poprawy. I choć sama nadzieja nie sprawia, że zdrowiejemy, to pomaga poszukiwać nieustannie Ducha Bożego. Dzięki Niemu łatwiej nam znosić nasz krzyż. Dziś, po 20 wiekach od nauczania Jezusa, wszystkie Jego przypowieści wymagają aktualizacji i odniesienia ich do naszych realiów. Czytając Pismo Święte, staramy się jak najwięcej zrozumieć. Zapominamy jednak, że to nie my mamy czytać Słowo Boże, ale Słowo Boże ma czytać nas, ma czytać nasze życie. W Biblii mamy się przeglądać jak w zwierciadle, by dostrzec swój wizerunek. Na koniec słowo teologa Yves Congara. Każdy ma swoje dary, swoje środki, swoje powołanie. Nasze dary i środki i powołanie to być chrześcijaninem, który modli się, i teologiem, który wiele czyta i wiele notuje. Obyśmy mogli wyśpiewać naszą pieśń. Duch jest tchnieniem. Wiatr gra w gałęziach drzew. Chcielibyśmy pokornie być lirą, którą tchnienie Boże poruszy, by wydobyć dźwięk strun. Napnijmy i nastrójmy struny, podejmując naszą żmudną pracę. I oby Duch Święty wyśpiewał harmonijną pieśń modlitwy i życia z Panem Bogiem.